Oczyściwszy dusze swoje w posłuszeństwie dla prawdy przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco. Odrodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez Słowo Boże, żywe i trwające na wieki. Bo wszelkie ciało jest jak trawa i wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy. Uwiędła trawa i kwiat jej opadł. Ale Słowo Pańskie trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam jest zwiastowane. Przetoż, odrzuciwszy wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jak nowonarodzone niemowlęta szczerego, rozumnego mleka pożądajcie, abyście przez nie urośli, jeśliście tylko skosztowali, że dobrotliwy jest Pan. Przystępując do Niego, do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale od Boga wybranego, kosztownego, i wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu duchownych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. A przetoż mówi Pismo, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie pohańbiony. Dla was tedy wierzących jest kosztownością, ale dla niewierzących kamień, który odrzucili budujący i który się stał kamieniem węgielnym, jest kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia, o który się potykają niewierzący słowu, na co też są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem pozyskanym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku cudnej swojej światłości, którzyście niegdyś byli nie ludem, aleście teraz ludem Bożym, którzyście niegdyś nie dostąpili miłosierdzia, aleście teraz miłosierdzia dostąpili. Wspólne życie wiary. Ten fragment daje nam wskazówki odnośnie życia w społeczności dzieci Bożych. Rozpoczyna się on znowu od nawrócenia i dzieli na trzy części. Po pierwsze, rozdział pierwszy, 22 werset, do drugiego rozdziału, werset trzeci. Wiara objawia, jaki jest stan serca. W sercu podejmujemy decyzje, które mają wpływ na nasze postrzeganie. Przez wiarę poznajemy, jak mówi nam Słowo Boże w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 3 werset. Ta zasada dotyczy osobistego, jak i wspólnego życia wiary. Rozdział pierwszy od 22 wersetu do 25 wersetu dotyka kwestii nawrócenia jako jednorazowej i zasadniczej decyzji i jej skutków. Rozdział drugi, wersety od 1 do 3, bardziej obejmuje życie w społeczności, przeszkody i zachęty w duchowym wzroście. Z kolei rozdział drugi od wersetu 4 do 8 przedstawia nam fakt, że staliśmy się świętym kapłaństwem. Jako święte kapłaństwo przynosimy w uwielbieniu Chrystusa Bogu. A z kolei rozdział drugi, wersety od 9 do 10, pokazuje nam, że staliśmy się królewskim kapłaństwem. Jako królewskie kapłaństwo przedstawiamy Chrystusa ludziom w chwili, gdy On jest przez nas opowiadany, gdy o Nim świadczymy. No więc teraz przejdźmy do tej kwestii nawrócenia i nowonarodzenia ludzi wchodzących w skład chrześcijaństwa. To mamy opisane w rozdziale pierwszym od wersetu 22 do 25. Każdy werset tego fragmentu przedstawia pewną ilustrację. I tak na przykład werset 22 ilustruje nawrócenie. Werset 23 mówi o nowonarodzeniu. Werset 24 przedstawia charakter naturalnego człowieka. Werset 25 ukazuje charakter nowego człowieka.
Jeśli dotyczy teraz nasze rozważanie nawrócenia, to werset 22 mówi tak: skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Z chwilą naszego nawrócenia oczyściliśmy nasze dusze przez posłuszeństwo prawdzie. By wyjaśnić te słowa, musimy zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy to taka, że prawda o Bogu ukazuje rzeczywisty stan rzeczy, a mianowicie to, że jest Bóg święty i musi ukarać grzech. Prawda o człowieku natomiast jest bezsprzeczna. Jest on grzesznikiem i zasłużył na Bożą karę. Jest jednak jeszcze trzecia Boża prawda. Kto uwierzy Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, zostanie wyratowany. W chwili nawrócenia zaakceptowaliśmy tę potrójną prawdę. Pokutowaliśmy i przyjęliśmy wiarą dzieło wykupienia Pana Jezusa. To znamy m.in. z Dziejów Apostolskich 16 rozdział 32 werset i z Dziejów Apostolskich 17 rozdział 30 werset. Przez wyznanie grzechów przed Bogiem i ludźmi oczyściliśmy nasze dusze, bo jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Uczy nas o tym pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Wraz z nawróceniem staliśmy się częścią niebiańskiego ludu Bożego. Nieobłudna miłość braterska to cecha społeczności dzieci Bożych. Nie schlebiamy jedni drugim, lecz okazujemy miłość w słowie i w czynie. Apostoł Piotr w typowy dla siebie sposób od razu łączy fakt naszego nawrócenia i przynależności do ludu Bożego z praktycznym życiem. Nasza więź z Bożym ludem ma być nacechowana czynną miłością bratnią, braterską. Czym jest właściwie miłość bratnia, miłość braterska? Możemy ją zdefiniować mniej więcej tak, następująco. Miłuję brata, gdyż posiada on to samo życie z Boga, co ja. Jeśli wiem, że on, tak jak ja, kocha Pana Jezusa, to mogę powiedzieć, że coś między nami zaiskrzyło. Podczas jednej z moich podróży mój współpasażer zwrócił się do mnie: o, widzę, że ma Pan dwie Biblie. Właśnie je czytałem, więc odpowiedziałem tak. Wtedy on rzekł: ja posiadam cztery tłumaczenia. W czasie dalszej naszej rozmowy doszliśmy do wniosku, że mamy jednego wspólnego Zbawiciela. Wtedy pomiędzy nami zaiskrzyło. Chociaż wcześniej się nie znaliśmy, poczuliśmy do siebie jako bracia więź, miłość w Panu. Do naszej rozmowy włączyła się jeszcze inna osoba, ale interesowały ją jedynie rzeczy przyziemne i światowe. Starałem się grzecznie odpowiadać na jej pytania, ale między nami nie było miłości braterskiej. Jakaż różnica? Miłość pośród ludu Bożego powinny charakteryzować dwie cechy. Po pierwsze, miłujcie jedni drugich gorąco. Po drugie, miłujcie jedni drugich czystym sercem. Jeśli chodzi o miłujcie jedni drugich gorąco, w tej miłości jest miejsce również na uczucia. Ona jest serdeczna, trwała, wierna, również w trudnościach. Z kolei miłujcie jedni drugich czystym sercem. Miłość braterska okazywana jest w Bożym świetle. Jest to istotne. Bratu idącemu niewłaściwą drogę nigdy nie będziemy towarzyszyć ani go wspierać. Bratu idącemu niewłaściwą drogą nigdy nie będziemy towarzyszyć ani go wspierać. Jeśli miłujemy go Bożą miłością, wtedy z pokorą zwrócimy mu uwagę, a w ostateczności, jeśli będzie to konieczne, zdystansujemy się od niego. Miłość braterska może czasami przybierać i taką konieczną formę. Werset 23 dotyczy nowonarodzenia. Nowonarodzenie opisane w wersecie 23 jako odrodzeni nie z nasienia nieskazitelnego, jako odrodzeni z nasienia skazitelnego, zanieczyszczonego, skazitelnego, zanieczyszczalnego, skazitelnego. Czyli jest tutaj różnica między jednym nasieniem a drugim. Więc jeszcze raz, mam nadzieję, że tym razem już się nie przejęzyczę.
jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Przez nawrócenie dokonane zostało w nas Boże dzieło. Ono spowodowało nowonarodzenie i w ten sposób uzyskaliśmy nowe życie. Nie zostaliśmy zrodzeni z nasienia skazitelnego, tak jak Izraelici, którzy przez naturalne urodzenie stali się częścią Bożego ludu. My zostaliśmy zrodzeni z nasienia nieskazitelnego, żywego i trwałego Słowa Bożego. Przez działanie żywego Słowa Bożego otrzymaliśmy nowe życie. Z tego Słowa ono żyje i trwa. Wiemy, że życie z Boga jest stałe i niezmienne. Nawet śmierć nie jest w stanie nam go zabrać. Na wieki jesteśmy ukryci w Bożych rękach. I to nawrócenie opisane w wersecie poprzednim, 22, jest sprawą ludzkiej odpowiedzialności. Człowiek musi pokutować, nawrócić się i uwierzyć Zbawicielowi. Z kolei nowonarodzenie opisane w wersecie 23 jest dziełem Bożej łaski. Również apostoł Jan pokazuje nam te dwie strony. Po pierwsze, tą ludzką odpowiedzialność, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Tak mówi Ewangelia Jana, 1 rozdział, werset 12. A po drugie, dzieło Bożej łaski, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tak mówi z kolei Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset. Ciągle na nowo rodzi się pytanie, co następuje najpierw? Nawrócenie następuje najpierw, czy nowonarodzenie następuje najpierw? Jedni mówią, najpierw należy się nawrócić, następnie narodzić na nowo. Inni znów dowodzą, że najpierw konieczne jest nowo narodzenie, aby można było się później nawrócić. Kto ma rację? I jedni, i drudzy. Nawrócenie i nowonarodzenie dzieją się właściwie równocześnie. W ułamku sekundy, w którym się nawróciłem, narodziłem się na nowo. Można to oczywiście odwrócić. W ułamku sekundy, w którym się na nowo narodziłem, nawróciłem się. Nasz rozum nie jest w stanie tego pojąć, ale wiara pozwala nam przyjąć tę prawdę i wielbić Boga. Także kluczowa jest rzecz omówiona w wersecie 24, gdzie mowa jest o cesze naturalnego człowieka. I ta cecha naturalnego człowieka jest następująca w tym wersecie, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Werset ten pokazuje, co jest cechą człowieka nienawróconego. Apostoł Piotr porównuje go do trawy. Wszelkie ciało jest jak trawa. Wyrażenie to może brzmieć dla wielu w zasadzie obraźliwie. Każdy rolnik wie, że trawa nie jest trawie równa. Jest trawa słodka i gorzka, piękna i brzydka. Tak samo jest z ludźmi. Żyjemy pośród ludzi miłych i trudnych, pięknych i mniej atrakcyjnych. Często różnicujemy ludzi, lecz przed Bogiem wszyscy są równi, to znaczy wszyscy przemijają. Tak jak usycha trawa, tak każde życie na ziemi kończy się prędzej czy później. W każdym razie w gęstwinie traw można spotkać i kwiaty. Przedstawiają one ludzi, którzy w czasie swojego życia są rzeczywiście szanowani albo nawet sławni, lecz i te kwiaty w końcu usychają. Być może ludzie ci mają wspaniałe pogrzeby, piękne mowy pożegnalne, mnóstwo kwiatów. Jednak szybko się o nich zapomina. Życie człowieka, który się nie nawrócił, dla wieczności nie ma żadnej wartości. Werset 25 dotyka cechy nowego człowieka, ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Tutaj chodzi o ludzi wierzących. Piotr jednak nie mówi o nich bezpośrednio, lecz wspomina o Słowie Bożym, które trwa na wieki, jak czytamy m.in. Mateusza 24:35. To wieczne słowo zostało nam zwiastowane. Myśmy uwierzyli temu Słowu i otrzymaliśmy życie wieczne.
A będąc wierzącymi, wiemy, że nowego życia, które mamy, nigdy już nie utracimy. Ono ma wartość wieczną, gdyż zostało zrodzone przez wieczne Boże Słowo.